Cześć kochani, dzisiejszym moim gościem jest Dawid Szrainer, współwłaściciel agencji SEO Top Online, z którym porozmawiamy sobie na temat e, dzisiaj generowania leadów. Lidów, czyli danych, może powiedzieć, kontaktowych do potencjalnych klientów, e, które to właśnie lidy są podstawą w lejkach sprzedażowych. Cześć Dawid, e, witam Ciebie. Siemanecku. Drugi raz już. Hej, witam Ciebie już drugi raz na moim kanale. E, nasz poprzedni materiał spotkał się z dobrym odbiorem, stąd dzisiaj właśnie Twoja wizyta. E, i może zaczniemy od tego, czym te, czym te leady w ogóle właśnie są, tak? bo to jest dość popularne słowo, a moim zdaniem większość osób tak naprawdę nie wie do końca, z czym to się je yy, i czy, czym, to, czym to właściwie jest. Tak? Co, to, co to jest za twór yy, marketingowy, owy lead? Oddaję Tobie głos, Dawidzie. No, wiesz, tutaj ile ludzi tyle definicji, natomiast tak chyba najprościej można sobie wytłumaczyć to w ten sposób, że lead to jest szansa sprzedażowa, czyli jakiś kontakt do potencjalnie zainteresowanej osoby, która chce skorzystać z usług, które, które świadczymy. W CRM-ach różnie to jest też nazywane. Na przykład my korzystamy z takiego CRM-a, gdzie jest to nazywane szansą sprzedażową, nie? więc dość tak bez, bezpośrednio. No tak, no, leady są mega, mega istotne. Dlatego, że no bez lidów ciężko o jakąkolwiek sprzedaż. I jeżeli, jeżeli tych lidów nie mamy, no to w zasadzie w zasadzie sprzedaży też nie mamy, no bo, bo ciężko ciężko sprzedać coś do takiej totalnie, totalnie przypadkowej osoby. I w wielu firmach w zasadzie mamy nawet już takie działy, które zajmują się generowaniem lidów, czyli nie są odpowiedzialne stricte za sprzedaż. Tylko za ten etap troszeczkę przed, tak? czyli ten etap, kiedy trzeba ściągnąć zainteresowane kontakty, zainteresowane firmy, które mogą stać się później klientami. I w sumie u nas też tak to wygląda, że, że ten dział takiego prospectingu nazwijmy, czyli ten dział, który. Um, może to nie jest dział, bo to jest za duże, za duże słowo, bo to by obrazowało, że to jest jakaś duża, duża grupa ludzi, a to jest jedna osoba w zasadzie, ale, ale jest, jest, jest jakby takie myślenie, że, że właśnie um, nie staramy się od razu do kogoś sprzedać, tylko najpierw staramy się w tym lejku marketingowym ułożyć sobie. Potencjalne lidy, potencjalne i one później mają dużo większą szansę, żeby nam skonwertować, tak? Czyli, żeby z tych lidów yy, no pozyskać po prostu wartościowych klientów, co u nas w SEO, gdzie jest bardzo, bardzo duża konkurencja, yy, jest, jest mega, mega istotne. Tak. Czyli, generalnie rzecz biorąc, są to dane kontaktowe do potencjalnych klientów i od nas zależy, czy ci potencjalni klienci Staną się naszymi klientami, tak? Poprzez właśnie sprzedaż im produktów i usług. No dobrze, tylko teraz kto powinien zbierać te lidy, czy tylko działalności, które działają online-nowo, tak? Sklepy, czy też na przykład usługodawcy, którzy działają nie tylko online, głównie działają offline, tak? Czyli kto powinien te lidy zbierać i dlaczego warto to robić? I w jaki sposób zbierać te lidy, tak? Czy tutaj organicznie, czy metody płatne, tak? Co, co mm -hmm. lepiej wybrać, czy, czy może holistycznie? I, I tak, i tak. No, zdecydowanie to, to, to jakby. Przede wszystkim ja nie, uzależniłbym, nie uzależniałbym się od jakiegoś jednego źródła, ale może faktycznie wróćmy do, jakby do początku tego pytania, bo to dość, dość rozbudowane jest. Czy warto? No na pewno warto. Na pewno warto i to niezależnie od branży, w której działamy, bo no, nie wyobrażam sobie sprzedaży tak na ślepo, tak? Czyli, czyli bez, bez zbierania lidów, bo, bo to jest po prostu nieefektywne. Nie i, I jak można zbierać te lidy? No, można je zbierać na, na, na różne sposoby, to, to tak naprawdę y, każdy z nas musi sobie to zaplanować. To nie jest tak, że y, ktoś obejrzy ten odcinek, usiądzie, i stwierdzi, dobra, to ja sobie zacznę, nie wiem, zbierać lidy tak i tak. No yy, to, to, to nie zadziała. To, to jest trochę dłuższy proces w sensie takim, że trzeba trochę się zmużyć, <głos》>, zastanowić się, jak te lidy zbierać. W ogóle do koło ja chcę docierać, tak? No bo yy, możesz zbierać lidy, które nic ci nie dadzą. W sensie takim, że yy, sprzedajesz na przykład bardzo drogie yy, oprogramowanie, nie wiem, do B2B, yy, a generujesz sobie lidy. Do bardzo małych firm jednoosobowych. No nie masz szans, żeby one, znaczy jest bardzo mała szansa, że oni jakby staną się Twoimi klientami, no bo ich nie stać na Twoje oprogramowanie. Więc te lidy muszą być dostosowane do Twojego klienta, jakby docelowego, tak? Czyli ostatnio jest takie modne słowo nazywa się buyer persona, czyli musimy sobie określić, kto jest naszym takim. Klientem, do którego chcielibyśmy dotrzeć, określić jego cechy, jakiej jest to wielkości firma, jaką on ma stronę, jaki on ma budżet, czym on się interesuje i starać się dotrzeć właśnie do tych osób, tak? Czyli najpierw musimy wiedzieć, do kogo my chcemy dotrzeć, następnie musimy zaplanować, jak do niego dotrzeć, jakimi metodami i dopiero na końcu zacząć działać, bo jeżeli będziemy działać na ślepo, no to, to, to nic z tego nie będzie. No i teraz. Jak, jak już wiemy, kto, kto jakby jest tym naszym takim docelowym klientem, jak już mamy jakiś plan, żeby do niego dotrzeć, no to właśnie musimy, musimy zacząć działać. I ja tutaj jakby kieruję się zawsze takimi dwoma zasadami. Po pierwsze, staram się znaleźć metody pozyskiwania lidów, które są cykliczne i systematyczne. Czyli Unikam metod, które są jednorazowe, bo one nic mi w zasadzie nie dają. To są takie pojedyncze strzały, które, które nie prowadzą w długo, jakby falowym procesie do rozwoju firmy. One dają efekt tu i teraz i dla nas nie jest to jakby gra warta świeczki. Czyli co mam tutaj na myśli? Na przykład taką, taką metodą generowania leadów może być kupno bazy mailingowej. Tak? Czyli nie wiem, jak ją zbudować, więc a chcę coś sprzedać, więc kupię jakąś bazę gotową, ona pewnie jest tysiąc razy już przeorana. No ale coś tam może z tego mi wpadnie, wiesz, i, i będzie z tego jakiś klient. Nie? No jest to jakaś tam metoda, no ale długofalowo ona nie zadziała, tak, no bo nawet jak to ci z jakimś cudem zadziała w sensie takim, że będziesz miał z tego jakiś klientów, no to drugi raz już jej nie przeorasz, tak? No bo, no, bo, no, bo raz, raz, raz wyślesz ten mail i czy tam przedzwonisz tych, 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 tych klientów i no i tyle. Zupełnie inaczej, można do tego podejść w taki sposób, że nie wiem, ustawisz sobie jakiś proces, wymyślisz sobie, jak systematycznie pozyskiwać e, takich lead, tak, takie lidy. Więc e, my, my właśnie w ten sposób podchodzimy i powiem Ci, że na przykład cold mailing, który u nas był podstawą pozyskiwania klientów przez wiele lat, e, to my go budowaliśmy e, chyba z dwa albo trzy lata. Cały proces. Zajęło nam, żeby zbudować dwa albo trzy lata. Oczywiście on działał, tylko cały czas go poprawialiśmy, zmienialiśmy i tak dalej. I on w pewnym momencie był już na tyle automatyczny, że ja tylko miałem takie narzędzie, gdzie sobie kontrolowałem, ile mi wpada potencjalnych lidów do naszego lejka. Wiedziałem, że przy określonej konwersji, bo tam to też mierzymy, wiedziałem, jaką mamy konwersję, więc mogłem sobie przewidzieć w sprzedaż mniej więcej kwartał do przodu. No, bo wiedziałem, ile mamy mniej więcej lidów potencjalnych, targetowanych, czyli takich, które my chcemy mieć. Wiedziałem, jaką mamy konwersję, więc z tego można było wyliczyć, po prostu, jaką mniej więcej będziemy mieć sprzedaż. To jest niesamowity komfort pracy, bo wiesz wtedy, no, mniej więcej czego się spodziewać. To jest, To jest naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo komfortowa sytuacja i do tego bym dążył. Tak? Czyli po pierwsze, dążyłbym właśnie do tego, żeby te, ten sposób pozyskiwania na lidy był taki systematyczny, powtarzalny, żeby to działało jak taka dobrze zaprogramowana, naoliwiona maszyna. I druga rzecz, którą, którą ja bym wziął pod uwagę, to żeby nie uzależnić się od jednego sposobu. My wpadliśmy w taką pułapkę, właśnie, bo tak żeśmy się zafiksowali na punkcie tego mailingu. No właśnie, jakby, jakbyś mógł wyjaśnić właśnie, czym był ten, ten przewidywalny na kwartał do przodu w waszym przypadku cold mailing. jak, no, wiesz, to... jak to się odbywało? Jakby e, dokładnie nie, nie powtórzyć tego teraz, tym bardziej, że to też nie o to chodzi. Znaczy, generalnie żeby, tak, żeby ktoś kopiował. Tak? Fi filozofia. Generalnie wyglądało to tak, że napisaliśmy swoje narzędzia. Te, te narzędzia były podzielone na Kilka różnych, i jedno z nich y, sprawdzało nam najpierw domeny, tak? Czyli czy dana domena działa, czy nie. Jeżeli działała, to wpadało to nam do, do kolejki, gdzie inne narzędzie sprawdzało statystyki tej domeny, czy ona jest pozycjonowana, czy nie. Aha, e, e, mhm. I tak i, wiesz, i, i układał się taki lejek, tak? Czyli zaczyna, zaczynając od domeny schodziliśmy coraz niżej, y, sprawdzając automatycznie oczywiście kolejne rzeczy, które chcieliśmy sprawdzać. I na końcu te narzędzia nam typowały, czy to jest potencjalny dla nas klient, czy nie. Tak? Czyli na przykład mogliśmy sobie określić, że chcemy docierać do, do firm, które mają domenę minimum rok. Ta domena jest aktywna, tam jest ileś podstron, na przykład, i ma na przykład widoczność powiedzmy powyżej 100 razy w Google. Bo wtedy określaliśmy, że na przykład jest to strona, która działa. Tak? No bo jeżeli to jest domena, która jest krócej albo nie ma żadnej widoczności, to jest duża szansa, że to jest domena nieaktywna i nie ma sensu jej w ogóle brać pod uwagę. Nie? Więc mieć, musieliśmy mieć jakieś wytyczne, ustawialiśmy sobie narzędzia, które nam zbierały te informacje i na końcu dostawaliśmy jakąś bazę danych, którą już ręcznie mogliśmy sobie przejrzeć, no bo wiadomo, że narzędzia takie automatyczne też mogą popełniać błędy, więc trzeba to na końcu jeszcze gdzieś tam przejrzeć. Ale dzięki temu selekcjonowaliśmy sobie lidy, które, potencjalne lidy, które chci, chcieliśmy mieć. Tak? Czyli musieliśmy się zastanowić, jakie chcemy kryteria, jakie chcemy, żeby kryteria spełniały nasze lidy, a później musieliśmy wymyśleć ścieżkę, jak je, jak je pozyskać. Więc, więc tak to mniej więcej było. No i jak już doszliśmy do tego, jak już mieliśmy te potencjalne lidy, no to też trzeba wiesz, wysłać im odpowiednią wiadomość, w przypadku przynajmniej cold, cold mailingu. No i znowu, mając dane. My mogliśmy bardzo dokładnie dostosowywać wiadomość do potencjalnego klienta, bo dużo o nim już wiedzieliśmy, tak? Mieliśmy mhm. na jego temat bardzo dużo danych zebranych. To nie była wiadomość na zasadzie: Siemanko, widzę, że macie stronkę, może chcielibyście SEO. No nie, no takie coś wiadomo, że nie zadziała, tak? Ale jeżeli wyślesz wiadomość bardzo spersonalizowaną, gdzie masz dużo zmiennych, gdzie. Gdzie ten klient widzi, że ty coś sprawdziłeś o, tej jego o, o, o tym jego stronie, w tym stepie internetowym, no to jest dużo większa szansa, że on się tematem zainteresuje. My, my doszliśmy do tego, że robiliśmy taki wstępny audyt po prostu w tym, w tym mailu takim pierwszym, że sprawdziliśmy stronę klienta, że mhm. na, na, w top 10 ona ma tyle i tyle fraz tutaj, jego konkurencja ma tyle i tyle, że może jest pole do rozmów i tak dalej. I oczywiście to też się zmieniało w czasie, bo próbowaliśmy dużo różnych rzeczy, no ale. Po, po, po wielu, wielu, wielu próbach doszliśmy już do takiego momentu, gdzie opracowaliśmy jakiś tam schemat i to działało bardzo dobrze, ale wpadliśmy właśnie przez to w pułapkę, nie? bo zafiksowaliśmy się na, 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 na tej jednej metodzie i zaniedbaliśmy trochę pozostałe. No i trochę się jakby uzależniliśmy od, 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 tego, od tego mailingu, i w sytuacji Yy, gdy yy, no, przyszedłby kryzys, albo coś by się wykrzaczyło, jakieś nieprzewidywalne zdarzenie na rynku, albo no, no cokolwiek, my nagle jesteśmy zależni od, od jednej metody i zdaliśmy sobie z tego sprawę. Yy, dlatego poczyniliśmy dużo, yy, tak, no, dużo aktywności, żeby, żeby to zmienić, żeby, żeby się trochę zdywersyfikować. I odpalać jakieś inne kanały, które przynosiłyby nam, nam lidy. No i właśnie jesteśmy gdzieś tak, mniej więcej półtora roku od tej decyzji. I dzisiaj mogę powiedzieć, że przynajmniej częściowo nam się to udało, bo już w tej chwili mailing odpowiada tam za mniej niż 20% chyba umów. Więc udało nam się. Udało nam się to zdywersyfikować i rozłożyć te, 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 te kanały na znaczy rozłożyć pozyskiwanie umów na więcej kanałów niż, niż nawet dwa, bo tam w tej chwili bazujemy na trzech, czterech kanałach. Mhm. Czyli co wam się sprawdziło, a co nie? Jak mamy te 20%, które powiedziałeś, ten kod mailing, to czym jest te pozostałe 80? Y Wiesz, co? co nam się sprawdziło? To też nie jest takie jednoznaczne, bo to, że u nas coś sprawdza, to nie znaczy, że u kogoś innego się sprawdzi, bo, bo to każdy musi tak naprawdę sobie przetestować. Natomiast mogę się podzielić pewnymi takimi przemyśleniami i statystykami, które już mamy z tego doświadczenia, z tego czasu, który właśnie ostatnio przepracowaliśmy. Cold mailing działa. Tylko on musi być naprawdę dobrze zrobiony i nie robiłbym go na hura. To jest tak, jak odpowiedziałem wcześniej, więc jeżeli ktoś z Was widzów ma taką myśl, że chciałby podziałać mailingiem, to to dalej działa, tylko trzeba to umieć zrobić. Natomiast z naszej perspektywy, problem, jaki się pojawił z mailingiem, był taki, że i chcieliśmy docierać do, do po prostu większych klientów, którzy więcej kasy są w stanie przeznaczyć na pozycjonowanie, i zauważyliśmy, że po prostu nie jesteśmy w stanie tym mailingiem dotrzeć do tych klientów, czyli że duzi klienci nie, nie, da, nie da się ich pozyskać tą metodą tak? w naszej branży. Być może w innych branżach się da, u nas próbowaliśmy i, i, i po prostu dochodziliśmy do jakiegoś pułapu, gdzie, gdzie nie dało się już tego przekroczyć. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że trzeba znaleźć inne metody, i u nas po prostu jest to marketing, tak? czyli działamy bardzo szeroko marketingowo. Zależy nam bardzo na takich lidach pasywnych, czyli takich, które, gdzie nie wychodzimy do klienta aktywnie, czyli ja nie piszę do ciebie, nie dzwonię do ciebie, tylko że robimy działania marketingowe w Google, w, na Facebooku, na LinkedInie, na YouTubie i dzięki temu, że jesteśmy dość szeroko widoczni. Ci klienci duzi nas widzą, tak? Oni gdzieś nas obserwują, bo gdzieś im się przewijamy ciągle. I przez to oni sami się po jakimś czasie do nas zgłaszają. To jest dużo, dużo większa szansa na to, że oni zostaną naszym klientem, bo trochę jest nasza, bo trochę mamy inną pozycję negocjacyjną. Nie? Jeżeli ktoś do Ciebie przychodzi coś chce od ciebie, to masz trochę większą szansę na, na sfinalizowanie, niż gdy ty idziesz do niego, a szczególnie wtedy, kiedy ty jesteś dużo, dużo mniejszy od tego kogoś, nie? to on jest na dużo, dużo lepszej pozycji i. I, i ta, ta, ta opcja tego, żeby zrobić ten marketing, jest dla nas opcją absolutnie topową i widzimy to po wszelkich statystykach, że to są dużo więksi klienci, dużo szybciej się z nimi dogadujemy, dużo większe umowy to są, dużo krótszy jest czas podpisywania, negocjacji tych kontraktów. Często to są osoby, które w ogóle nie biorą pod uwagę osoby firmy, które nie biorą w ogóle pod uwagę oferty innych firm. Czyli ten marketing już spełnił taką swoją rolę, że oni chcą po prostu tylko z nami współpracować. To jest mega, mega, mega komfortowa sytuacja i to jest zupełnie inny klient niż taki na przykład przez Cold Calling pozyskany czy przez Cold Mailing, natomiast jest to metoda bardzo trudna, w sensie takim, że to jest wiesz, bardzo długofalowe, bardzo angażujące, wymagające dużo czasu i dużo pieniędzy. I często też nie do końca policzalne, szczególnie na tym początkowym etapie, bo wiesz, w to wchodzi mnóstwo działań, mnóstwo działań nawet takich, że musisz content tworzyć, tak? My tworzymy regularnie bardzo content na naszym blogu, właśnie na jakiś zewnętrznych portalach typu LinkedIn i to są godziny, godziny naszej pracy. Ciężko to jest jednoznacznie później przeliczyć, jak to się opłaca. Natomiast no tak jak mówię, no, my po półtora, około roku widzimy efekty, bo tak jak mówiłem gdzieś tam, no, kurczę, nie pamiętam teraz, bo nie, nie przytoczę tak dokładnie tych, tych statystyk, jak ktoś nas obserwuje, to my w miarę ja staramy się publikować te dane dokładne, skąd mamy lidy dokładnie procentowy rozkład lidów i skąd mamy sprzedaż dokładnie procentową natomiast to jest tak że w tej chwili najwięcej mamy właśnie z marketingu czyli z tych działań takich ogólnych na które składają się ma, masa rzeczy na które się składa bardzo dobrze nam oczywiście działa też SEO tak no bo jak tworzymy content my bardzo regularnie prowadzimy naszego bloga tworzymy content mamy kursy na naszej stronie więc, więc staramy się, żeby, żeby to było cały czas systematycznie aktualizowane. I z tego mamy też dużo lidów. Odpalamy ACY, tutaj korzystamy z, z jakiejś tam zewnętrznej firmy, która nam, to, która nam to ogarnia, ale to chyba jest około 10% tylko lidów. A w jakim ekosystemie? Na, na Facebooku czy w Google? W Google i na Facebooku też. Przy czym w Google one dają lidy. Te działania, a na Facebooku adsy dają bardziej zasięg, marketing i świadomość marki. Aha. Mniej jest tego lidów, no dużo mniej, nawet bym powiedział, że jest tego leadów. Więc, więc znowu, tu trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, że jeżeli robimy marketing, to czasem musimy się pogodzić z tym, że to nie daje lidów w krótkiej perspektywie, ale w bardzo, w bardzo długiej daje. Tak? No bo weź sobie. Jak sobie zaplanujesz taką ścieżkę marketingową i ściągniesz takiego klienta, na przykład o, ktoś mnie dzisiaj tutaj zobaczy, tak? Przecież to też jest działanie marketingowe z naszej strony. W Dokładnie. W no bo jesteśmy sobie tutaj, ja nic nie sprzedaję, ale rozmawiamy o czymś, kogoś może to zainteresować, ktoś wejdzie na naszą stronę, wpadnie w remarketing, pokażemy mu się gdzieś parę razy w przeciągu miesiąca, dwóch, trzech, wbije gdzieś do nas, zobaczy nas na fejsie, zobaczy nas gdzieś właśnie w Google. No i w końcu być może zdecyduje się napisać e, zapytanie. No i wtedy powiedz mi, jak zakwalifikować, skąd ten ktoś przyszedł. No dokładnie, pewne rzeczy nie są powiedziane dokładnie. No, możesz po... robić atrybucję, możesz próbować, e, bo, bo są na to metody, ale takiej stuprocentowej pewności wtedy nie masz, nie? Więc, więc jakby tak jakby już podsumowując ten wątek, no my generalnie opieramy się o, o na czterech źródłach, bym powiedział, czyli marketing szeroki, bardzo szeroki, SEO. E, Acy głównie w Google no i partnerzy. No i partnerzy. Partnerzy, i to znowu, nie, nie znajdziesz sobie, przynajmniej z naszej perspektywy wynika. To nie jest tak, że sobie, wiesz, otworzysz Google i znajdziesz sobie tak partnerów. Partnerów znajdziesz wtedy, kiedy masz dobry marketing, bo oni sami przychodzą. U nas chyba za około 15-20% do 20 umów to są umowy, które nam ktoś podsyła. Po prostu ktoś, kto nas, ktoś to tworzy strony, jakaś agencja, która, wiesz, robi, nie wiem, na przykład robią ACY, nie robią SEO, mają klienta na ACY, on mówi, chce SEO. No to wysyłają do nas, tak? Ale, wyślą, mm -hmm. tak, tak oni, ale oni ci nie wyślą. Tak, tak. Ale oni ci nie wyślą tego klienta, jeżeli ty nie robisz dobrej roboty marketingowej, bo po prostu no, nie będą jakby świecić mordą, że tak powiem, jeżeli coś schrzanisz. No, tak. e, no wiadomo, prawda? <noise> więc więc ten marketing przekłada się na wiele, wiele pozostałych kwestii. Nawet zauważyliśmy, że przekłada się na rekrutację. Odkąd mamy dobry marketing, nie mamy żadnego problemu z rekrutacją. Super, a powiedz mi, bo tak, powiedziałeś właśnie o, na tych działaniach marketingowych się chciałbym skupić. Yy, tutaj głównie wspomniałeś o tworzeniu mm -hmm. contentu. Już pomijam tam SEO. Content, tak? Chociażby właśnie jak mm -hmm. to wideo, gdzie jesteś umie. Yy, gdzie publikujesz posty? Czy na Linkedinie, yy, czy gdzieś występujesz też yy, w innych nagraniach wideo? To w jaki sposób yy, już ten ogrzany lider, że tak powiem, czyli yy, który sam wychodzi z inicjatywą, bo chce z wami współpracować, yy, w jaki ją sposób do was trafia, to znaczy. Czy on trafia na stronę poprzez zapis na listę mailingową, czy po prostu dzwoni do Was? tak? W jaki sposób ten kontakt się odbywa i co mógłbyś poradzić? Właśnie, yy, dajmy na to, no, taki case, zróbmy sobie, mamy usługodawcę. Tak? Yy, jak on ma budować yy, swoją bazę leadów, powiedzmy bazę mailingową? Tak? Znaczy, no niekoniecznie mailingową, ale jak zacząć. Yy, znaczy, jak, no, jak no? lead już wiesz, jak już lead przyszedł, no, to, to, to raczej on już do mailingu nie powinien iść, chyba że na follow upy, ale to możemy zaraz do tego dojść. Yy... Jak już mamy tego lida, czyli ktoś do nas napisał tak, chce od Was ofertę albo sam się zgłosił. To my u nas najczęściej odbywa się to przez formularz na stronie, tak? Jak wejdziesz na stronę, to w zasadzie na każdym etapie gdzieś jest zagajenie, gdzieś staramy się tego klienta nakłonić do tego, żeby zostawił jakiś kontakt do siebie, albo po prostu wypełnił formularz zgłoszeniowy, zaznaczając przy tym, że jest to niezobowiązujące, i tak dalej, i tak dalej, stosując dużo takich metod zachęcających klienta do tego, żeby zostawił nam jakiś kontakt do siebie. I wtedy już ta, ta jakby te, ten lead trafia do, do, do sprzedawcy, tak? do doradcy, który y, ma. Telefon do tego klienta, ma maila do tego klienta i ma adres strony tego klienta. Czasami klienci podają też swoją konkurencję. To też jest fajne, bo wtedy możemy w, już na tym pierwszym etapie, gdzie już przygotowujemy taką prezentację z ofertą, ze strategią, jaką my prezentujemy, to też robimy w formie wideo, więc to jest takie łatwe do przyswojenia dla, dla klienta. Możemy też właśnie pokazać, jakby jak wygląda jego konkurencja, więc on już nawet na tym etapie, gdy zostawia kontakt, on wie, bo my już też tam komunikujemy dość mocno, że... Nawet jeżeli się nie zdecyduje na współpracę z nami, to w zasadzie nic nie ryzykuje, a może tylko zyskać, bo przynajmniej dowie się, w jakim on jest miejscu obecnie i w jakim miejscu jest jego konkurencja. Nie? Czyli w, gdzie on jest w stosunku do swojej konkurencji, jak, jak daleko mu odjechali, albo może on wcale nie jest tak nisko i jest nad konkurencją. Nie? Więc więc zawsze staramy się jakąś wartość temu klientowi dać, choćby małą, ale żeby, żeby zawsze zachęcać go do tego, żeby właśnie zostawił ten kontakt, żeby, żeby pozwolił, żeby się do niego można było odezwać. No i tutaj jakby rola jakby generowania, lead generation się kończy, no bo to już sprzeda sprzedaż tutaj jakby przejmuje, przejmuje stery, tak? No ale faktycznie czasem jest tak, że no, znaczy no zawsze jest tak, że no nie da się 100% mieć skuteczności sprzedaży, tak? Czyli my mhm. tam mamy konwersję na poziomie gdzieś tam 30% z tych lidów kwalifikowanych, bo mimo, że staramy się yy, jak najbardziej kwalifikować te leady, czyli właśnie doprowadzać do tego, żeby jak najbardziej, yy, żeby odzywali się do nas, żeby odzywamy się do nas firmy, takie, jakie chcemy, żeby się odzywały, a nie przypadkowe, no to i tak ileś tam procent tych lidów, które schodzą, to są lidy niekwalifikowane, które no, no nic z tego nie ma, tak? Nie, nie, nic z mhm. tego się nie da wycisnąć. No i biorąc pod uwagę tylko te kwalifikowane, no to tam konwersje mamy około 30%. No to na 10, na, czyli na 10 ofert 3, 3, 3, mamy trzech klientów, tak? Tak to można obrazowo przedstawić. No A no więc co, z tymi 7, co, co zrobić z tymi siedmioma pozostałymi? No i właśnie teraz, tak szczerze powiedziawszy, to pracuję nad, nad tym, staram się rozpisać sobie w głowie taki ekosystem, jak to zrobić, żeby elit, który raz wpadnie, już nigdy nie wypadł z tego naszego ekosystemu. Nie jest to proste, nie, nie jest to proste, bo nie jest łatwo utrzymać te, 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 taką osobę u siebie jakby w, w tym ekosystemie, dlatego że, no wiesz, każdy może się wypisać z listy takiej choćby newslettera, tak, no bo no tak. możesz sobie, możesz sobie łożyć proces w taki sposób, dobra, jest klient, no to okej, okay, to on już jest klientem, no to nie musimy go jakby, mamy z nim cały czas kontakt i tak dalej, on płaci a, no i tak jest klientem, ale, ale ci, którzy jakby nie zostali naszym klientem, no to dajmy ich do newslettera, bo wyrażają na to zgodę, no tylko, że jeżeli ten newsletter będzie dla nich nie ciekawy, no to po dwóch newsleterach oni się wypiszą, tak? I tracisz już do nich kontakt. Więc trzeba to na tyle rozsądnie zaplanować, żeby zaciekawić im czymś, jakimś, jakimś mieć jakby system, który, który jest tak zbudowany, że, że ci ludzie widzą jakąś wartość po to, żeby tam być, tak, żeby w tym newsletterze być. I u nas na przykład taką rolę pełnią narzędzia, które my tworzymy. My tworzymy dużo narzędzi, takich związanych i z SEO, i takich wokół SEO, związanych trochę z marketingiem, które udostępniamy. One są częściowo dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce narzędzia, ale częściowo tylko, tylko jakby nie, nie wszystkie. W sensie takim, że na przykład nasza społeczność dostaje informacje o narzędziach dużo szybciej, może je testować. Czasem prosimy o feedback, tak? Czyli tworzymy jakieś narzędzie, to, to wie, wie o tym tylko, wiedzą o tym tylko właśnie osoby, które są dopisane do naszego newslettera albo na naszej grupie na Facebooku, bo też nie powiedzieliśmy nic o społeczności, a to jest też duża siła, jeżeli się buduje własną społeczność. Zresztą ty, ty sam budujesz swoją społeczność, więc wiesz, jak, jak dużo społeczność może dać. Więc y, tych, tych metod właśnie na utrzymanie później uwagi, takie follow-upy też jest sporo i ja aktualnie jestem na takim etapie, gdzie rozkminiam, jak zrobić, jak ułożyć cały proces, a później go zautomatyzować, żeby ktoś, kto wpada do nas raz, praktycznie już nigdy z tego systemu nie uciekł, nawet jeżeli nie zostanie klientem. Mhm. No to warto właśnie, tak jak mówisz, newsletter i ja to mam na przykład ułożoną ścieżkę, znaczy ścieżkę auto, przepraszam, autorespondera mam na, na rok rozpisanego, więc staram się te wiadomościach w autoresponderze dawać dużo wartości, tak żeby ten liczbę nie wypisał. No nie mam na wszystko wpływu, nie, nie, nie jestem zupą pomidorową, żeby każdemu smakować i kto się ma wypisać, to się, to się wypisze. Natomiast fajną rzecz poruszyłeś, że e, uważam, że ta konwersja 3 osoby na 10 to jest bardzo duża, i, I fajnie tutaj wspomniałeś, że te siedem osób, to jeśli one dzisiaj nie są gotowe na zakup, to nie znaczy, że w przyszłości one nie staną się naszymi klientami. Tak. tak? I tak. warto właśnie dalej, że tak powiem, ogrzewać, dawać, dawać wartość takim osobom, aby dziś, za rok, za miesiąc te osoby stały się naszymi, naszymi klientami. Tak. No i właśnie tu wcześniej też wspomniałem właśnie. Jak ty byś polecił takiej osobie, powiedzmy, usługodawcy, finanserowi, zacząć budowę bazy tak, swojej mailingowej? Znaczy, niekoniecznie mailingowej, być może nie wiem, formularz na, na kontakty telefoniczne nakierowany? Tak? Takiej osobie, która nie ma ani jednego adresu mailowego w swojej bazie i nie ma na to pomysłu? No to jest problem duży. Bo tak zawsze. Dlatego pytam jest, Ciebie. Jest, 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 to, jest to problematyczne. Wiesz, co, my jak zaczynaliśmy i nie mieliśmy pomysłu, no to trochę działaliśmy trochę po omacku i myślę, że tego się nie da uniknąć, tak, na, tak absolutnie na samym początku. Ja na pewno też zacząłbym od jakiejś edukacji. Jest bardzo dużo kursów dostępnych. Nie wiem, czy Ty masz, czy nie, ale a może znajdę Ciebie, coś się znajdzie. Jest też dużo darmowej wiedzy na YouTube dostępnej od tego, jak zacząć w ogóle właśnie budować taką, taką listę. Więc, więc zacząłbym od jakiejś edukacji, bo działania takie. Stricte te bo mogą, znaczy one w pewnym stopniu, moim zdaniem, są nieodzowne, bo to, bo to nie, nie, nie ma opcji, żeby jakby od razu trafić w coś, co będzie efektywne, ale im więcej poczytasz, im więcej pooglądasz na początku, to trochę lepiej sobie to wszystko zaplanujesz i jest większa szansa, że się mniej zniechęcisz. Bo największym, naj, największą przeszkodą do, do tego, żeby zacząć skutecznie działać, jest to, że po prostu działamy bez planu, tak trochę właśnie na, na hura to nie daje efektów i przez to się szybko zniechęcamy, no i rzucamy temat w kąt, mówimy, że coś nie działa, a prawda jest taka, że to działa, tylko po prostu nie do końca, żeśmy to ogarnęli, nie? Mm. I, no, no i tak, no, jeżeli wiesz, jeżeli ktoś jest na samym początku, to ja, ja dzisiaj, gdybym był na samym początku, to bym po prostu kupił ten ruch. Ale to łatwo mówić, jak już wiesz, jak już ma się firmę albo jakoś tam poduszkę i, no i ma się kasę po prostu na to. Ruch nie? na stronę, tak? Czy buy tak, 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 kupił, hmm. tak, dokładnie. Kupiłbym jakiś, czy to przez accy, czy, czy, czy no, przez accy najprawdopodobniej, bo to jest najszybciej i to też by mi pozwoliło jakby zweryfikować, czy mój pomysł jest w miarę sensowny. Chociaż też nie do końca, bo in, to też nie do końca tak działa, bo inne osoby klikają w arcy, a inne na przykład w wyniki naturalne, organiczne y, i konwersja z tych kanałów jest różna. W sensie takim, że organik u nas zdecydowanie... To jest zdecydowanie lepsi klienci, są w cudzysłowie w sensie takim, że po prostu lepiej konwertują. No ale to jest coś, co może dać ci, jakby, lidy tu i teraz, tak? Czyli jeżeli masz stronkę internetową, nawet prostą, możesz sobie stworzyć jakiegoś landing pagea dedykowanego pod dany produkt, prawda? I tam masz już jakiś formularz, kierujesz tam ruch, no to prawdopodobnie najszybciej będzie ci go kupić. Możesz budować właśnie. Możesz budować kontent. To też jest coś, 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 co możesz zrobić samodzielnie i to jest, bardzo dobrze działa, tylko to działa w, w perspektywie no, wielu miesięcy, chyba że, w, chyba że działasz w bardzo, bardzo niszowej y, branży. Y, y, to bym robił, ale z nastawieniem właśnie takim długo, długo, długoterminowym. Tak? Y, trzecia rzecz no, to, to są y, media społecznościowe. Y, no i tam mamy dwie możliwości: albo organicznie budujemy, czyli staramy się właśnie. Co dwa, trzy dni wrzucać jakiegoś wartościowy, jakiś wartościowy content, yy, mamy tam dźwignię w postaci tego, że tam jest dużo potencjalnych naszych klientów, bo oni tam są, tylko trzeba do nich dotrzeć. No minus jest taki, że budujesz content yy, nie na swoim medium, tak. Yy, no bo jeżeli piszesz na przykład o wartościowych rzeczach na Facebooku, a nie u siebie na stronie, no, to tak naprawdę budujesz, budujesz ten kontent na, na Facebooku i trochę, trochę się od niego uzależniasz. Yy, więc więc no tych metod jest naprawdę naprawdę dużo. Yy, tutaj też bym dostosował metodę do tego, z czym Ty się dobrze czujesz. Bo na przykład ja mam coś takiego, że na Facebooku mi się jakoś dziwnie, nie, nie lubię Facebooka. W sensie takim, że nie, nie, nie chcę mi się tam tworzyć nawet. Nie? A na przykład już na LinkedInie trochę inaczej do tego podchodzę. Mimo, że ogólnie przez długi czas ja yy, stroniłem od yy, mediów społecznościowych. To na przykład od chyba roku, może nie od roku, może od pół roku w sposób bardzo, bardzo, bardzo systematyczny czytaj przynajmniej raz w tygodniu, tworzę kontent na, na media społecznościowe i to też daje rezultaty. Mimo, że ja w to kiedyś nie wierzyłem kompletnie, to też daje rezultaty. Tak, To jest też gdzieś tam z, z kanałów marketingowych, które, które ciśniemy. I widzę to po statystykach, że te zasięgi też tam rosną i przychodzą z tego też wartościowe lidy. No, tylko no, problem jest taki, że wszystko wymaga czasu, nie? I jak jesteśmy na początku tej drogi, to prawdopodobnie musimy się skupić na dwóch maksymalnie y, jakichś źródłach, kanałach, y, na nie postawić i, i je po prostu robić. I możliwe, że trzeba tutaj zdywersyfikować to w taki sposób, że biorę jeden kanał, który daje w miarę szybkie efekty. A drugi biorę taki, który jest długofalowy. No i, no i działam tak, no i działam. I, i no, druga, znaczy druga, bardzo ważna rzecz to jest wytrwałość po prostu, bo, bo bez tego daleko, daleko się nie zajedzie. No dokładnie, czyli od, zdać sobie sprawę, że ta gratyfikacja niestety będzie później. Fajną rzecz powiedziałeś tutaj, że no, ogrom możliwości jest duży i moim zdaniem mentalnie duża część osób będzie miała z tym problem, żeby cokolwiek ruszyć, bo tak jest, że jakie za dużo opcji do wyboru, to nie robimy nic. Tak mamy zbudowaną psykę i tutaj moja rada jest taka, żeby zrobić cokolwiek. E czy sprzedajesz online, czy jesteś hydraulikiem, nawet działasz offline? E ja powiem, od czego ja zaczynałem i dalej dalej mi to przynosi e lidy w postaci nowych e adresów mailowych w bazie. Od zwykłego lead magnetu, który macie na stronie, który może być zamieszczona opcja zapisu w stopce, nad stopką lub też zrobić ten exit pop-up, czyli ktoś myszką kieruje się do wyjścia, wtedy wyskakuje mu opcja zapisu. Ale no, oczywiście nikt nie będzie zostawiał adresów mailowych na lewo, prawo, jeśli nie damy czegoś wartościowego, więc tutaj trzeba dać coś e, wartościowego i co można dać wartościowego? Im krócej, tym lepiej, im prostsza wiedza, tym lepsza, tak, więc tutaj nie musicie dawać e-booka przepasnego na 30 stron, wystarczy checklista nawet na jedną stronę, tak, eee, nie wiem, jesteście hydraulikiem, tak, no, nie wiem, nie, nie, nie znam się, tak, no, ale e, 10 porad, jak zadbać o swoje, o, o rury, <grym> cokolwiek, tak, co, coś, co jest, chodzi o to, żeby, coś, co jest łatwego po prostu w konsumpcji, e, do wdrożenia tu ale, i teraz. Ale wiesz co... To, to nawet w przypadku takich biznesów offline, no. takich totalnie jakby gdzie marketingowe działania nie istnieją prawie, bo prawie nikt tego nie robi. Właśnie, no nie znam żadnej firmy hydraulicznej, która działa. W jakoś online sensownie, pewnie, pewnie jakieś tam są, ale no skala tych działań na pewno jest, 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 jest ograniczona, ale to, to, to właśnie często chodzi o jakieś takie bardzo, bardzo proste rzeczy typu yy, yy, nawet yy, jeżeli ten hydraulik już jedzie do tego klienta, to nawet on, on nawet często nie, nie, nie zostawi wizytówki. Czyli drugi raz, jak klient będzie miał y, awarię, to nie wiadomo, czy on trafi na tego hydraulika, a tak, gdyby miał tą wizytówkę, a wiemy, że jest deficyt hydraulików i tego typu tych, to gdzieś tam sobie może przypnie nawet na tej lodówce głupiej i y, 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 to, to nawet takie bardzo staroświeckie, łopatologiczne, że tak powiem, metody. Nie? A gdyby wziął na przykład maila, taki hydraulik do tego klienta o, ten do, albo poprosił o opinię na Google, tak? wziął maila... Y, Większość ludzi daje takie rzeczy. Więc nie. To, 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 wiesz, my, my, się, my jesteśmy też w świecie online, gdzie wszyscy chcą zbierać te maile i ci klienci trochę się czują tacy przytłoczeni tym, że wszędzie muszą tego maila zostawić. Ale w takich biznesach offline to jest jeszcze łatwiejsze, bo tam nikt o to nie prosi. No, czy by, jak, jak, jak poszedłeś do fryzjera, to czy ciebie y, fryzjer prosił o o to, żeby zostawić opinię, żeby, żeby nie wiem, kurde, dał, dał ci wizytówkę albo coś, albo właśnie poprosił o maila i tak dalej. Ja pierwszy raz od nie wiem, nie wiem ilu lat chodzę do właśnie fryzjera takiego, który to jest akurat sieciówka, taka tutaj wrocławska lokalna mają tam ten, ale to jest, oni w ogóle cokolwiek zrobili, żeby w tym marketingu zaistnieć i zaczęli działać Choćby w tak prosty sposób, że biorą maila i wysyłają SMS-y na zasadzie. Nawet kurde, mi ostatnio wysłali. Y, chyba mają ustawiony a, taki, taki, taki y, y, automatycznego SMS-a, że miesiąc po wizycie wysyła, Manko. Może byś wbił, y, byłeś u nas miesiąc temu. No kurde, ja od razu to mhm. robię. Jest link od razu do kalendarza, tam y, y, online, do rezerwacji. Jak dostaję tego SMS-a, to pierwsze zrobię, wchodzę i rezerwuję. Gdyby tego nie wysłali, prawdopodobnie bym czekał, aż mnie żona wywali i powie, weź w końcu do tego fryzjera, bo, bo nie byłeś, tak? Dokładnie. E, dawno że jak cap zarośnięty, nie? I ludzie tego nie robią, nie? Więc w offline jest to dużo łatwiejsze niż, niż w online. E, dokładnie. E, jeszcze wrócę do tego hydraulika. Kiedyś trafiłem na taki artykuł na blogu e, i właśnie teraz tak mi przyszło do głowy, że taki hydraulik mógłby z takiego artykułu, który ja czytałem, zrobić właśnie fajną, fajną listę. To był artykuł, e, z którego skorzystałem. Na temat, jak domowymi sposobami udrożnić zapchany zlew. I pamiętam, na że tam przykład. właśnie było wsypać sodę oczyszczoną, zalać to octem i gorącą wodą, i to faktycznie ładnie czyści rurę. I gdyby coś takiego zrobić, nie? Kiedyś na przykład byłem u mechanika i on zbierał adresy mailowe. Mechanik, wydawałoby się wiesz, prosty chłop, który tu nie ma czasu na marketingi, dawał właśnie też taką checklistę, pięć rzeczy, które należy sprawdzić przed podróżą. Super, w samochodzie, fajnie, nie? Zamiast tak, adres. I tam, wiesz, tak, sprawdź poziom oleju, yy, wiesz ci się Uskiwacza, nie jakieś tam pierdoły. No takie i popatrz, pierdoły nawet, ale... nawet, bo i tak wiesz, 80% ludzi tego i tak nie zrobi, ale jak im się coś spierniczy, to będą pamiętać o tym gościu, że który coś im no coś tak. dał. Bez, trochę bezinteresownie w cudzysłowiu coś dał i będą, za, zapamiętają po prostu te, tego człowieka, nie? I ten, ja miałem na przykład taką sytuację, wracając do hydraulików, że y, nie wiedziałem jak udrożnić odpływ, y, taki miałem dziwny w, 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 w tym, w prysznicu, no to na YouTubie sobie zobaczyłem, nie? Mm -hmm. No i co? No i Dokładnie. gościu, który to nagrał, y, zbiera z tego lidy, bo tam nie pamiętam ile ten, ten, ten film ma wyświetleń, ale od groma i jeżeli mi się. I akurat jest to, jak tylko odpukać mi się coś tam, no to wiadomo, że do niego zadzwonię, tak? No bo nie chce mi się nic szukać. Już skorzystałem z jego wiedzy, więc pójdę do niego, bo już mam to zakodowane, że, że, że to do tego gościa mam się odezwać, jak mi się coś stanie, nie? No dokładnie. I to jest mega pomysł na kontę, Tak jak ja Ci powiedziałem, ten przykład tego artykułu. Przecież z tego tak samo można zrobić, tak jak mówisz, wideo, wideo film, który będzie się no. pozycjonował. Jeśli dobrze zrobisz, pozycjonujesz ten film, a to łatwo zrobić. No, A mechanicy, bo, bo ilu tak jak hydro... mówisz, tak, no, ilu hydraulików... patrz, teraz, teraz wszyscy będą jechać na wakacje, będą się szykować na wakacje, no, dostarczyło bo do całej swojej bazy, jedziesz z dziećmi, z dziećmi na wakacje, zrób przegląd, nie ryzykuj wypadku, tak, wpadnij do nas, mamy przeglądy, link, zarejestruj się na taki mechaniczny przegląd, tak. Ile by z tego? Przecież to na, na psychikę też działa, nie? Kurde, faktycznie ja mam. Tak, jadę bezpieczeństwo dzieci, dokładnie. No, to może bym jednak kurde podjechał, nie i sprawdził, czy tam wszystko z tymi hamulcami, czy płyny są hamulcowe i tak dalej, może warto, nie? Tak, no powiem ci, ja z, y, testowałem już różne lead magnety. No oczywiście PDF-y najczęściej. Aczkolwiek każdy ma z nas pełny dysk tych PDF-ów, których nawet nie otworzył. Y, więc już zacząłem sobie testować y, lead magnety w postaci takich wideo, tak, które nigdzie nie są opublikowane, tak, że zostaw adres mailowy, a dostaniesz link do zamkniętego szkolenia niepublikowanego online, więc ludzie też chcą, wiesz, tutaj działa, wiesz, psychologiczny tutaj myk, że chcemy mieć dostęp do czegoś, co, co, co jest limitowane, gdzie, gdzie jest jakaś tam forma ekskluzywności, i też to szkolenie oczywiście nie, nie może być jakieś nie wiadomo jakie długie, bo jak będzie godzinę, to nikt tego nie obejrzy. Najlepiej to po prostu w kilkunastu, max kilkudziesięciu godzinach zmieścić, nie? I różnie tutaj sobie to nazywałem, tak? Na przykład trzy rzeczy, które, e, trzy proste rzeczy, które decydują o wyglądzie Twojej strony. I tam mówiłem o wyborze fontów, e, kolorów, białych w przestrzeni. Takie proste, proste rzeczy. Podstawy, ale jak widzę też wśród twórców stron internetowych, to tam leżą podstawy, tak? E, cuda widy ludzie chcą robić, e, a robią później ze strony choinkę, która... która Niestety, ale wygląda jak wygląda, tak? Teraz na stronie mam zapis w zamian za adres mailowy. Wysyłam link do pierwszej lekcji mojego kursu WordPress, nie? więc i też już wiesz, jeśli ktoś, że tak powiem, będzie rezonował ze mną z, tym, z tą pierwszą moją lekcją, no to kupi albo nie kupi, tak? Część kupuje, część zostaje w tej bazie. Kto się nie będzie chciał, obejrzy lekcję, nie będzie zainteresowany, wypisze się, tak? A być może na autoresponderze dalej sobie. Że tak powiem, będzie ogrzewany i kiedyś tam może inny kurs mój podpasuje, tak? Więc w ten sposób sobie to zbieram. Natomiast też wspomniałeś tutaj o, o tym marketingu, content marketingu. No, u mnie działania to są głównie wideo, SEO i czasem tak mimowolnie te Lidy zbieram, nawet bez takiej intencji nagrywając. Ostatnio nagrałem, powiem Ci, film na TikToka, gdzie pokazałem, jak można przyspieszyć stronę na WordPressie na Elementorze, tam do 96, w Google Perskiej. I masa osób do mnie pisała maile, panie weź pan, z zoptymalizuj mi stronę. Nawet tam nie było żadnego call to action, że jeśli wiesz, mógłbym to zrobić, jeszcze pewnie więcej byłoby tych kontaktów, nie? że chcesz taki tak. wynik, to napisz, odezwij się. Wiesz, to gotowy materiał, tak, życie mi samo pokazało, tak? I nawet nie nawołuję. Pokazuję po prostu, jak to zrobić. Więcej mówię, też odsyłam ruch z TikToka na, na YouTube'a, no bo nie będę na TikToku pokazywał, jak tam wtyczkę e, light skitkaż e, krok po kroku, więc mówię, że e, 9-minutowy tutorial, jak tą wtyczkę zoptymalizować jest na YouTubie. Ktoś tam sobie przejdzie, jest link w komentarzu, a część osób, mimo, że do tego nie nawoływałem, wiesz, film ma kilka dni, a już kilka takich lidów, takich, że nie trzeba tam ich urabiać. Oni przychodzą, dają Ci dostęp do strony, nawet, wiesz, bez żadnego ale i panie zrób. I nawet nie pytają o ceny, tak? Po prostu widzą efekt i, i, i tak to leci, nie? Można naprawdę przez wideo fajnie budować listę. Też kiedyś taki miałem wywiad z takim chłopaczkiem, który zna się na TikTokach i dużo rzeczy w tym godzinnym materiale wideo u nas było, i ja to zebrałem w checklistę, tak? Więc powiedziałem na początku, że to, co tutaj sobie rozmawiamy, to mm -hmm. jest w opisie link do checklisty, można sprawdzić. Nie? I też ludzie się zapisu zapisują, tak? Kiedyś też dawałem regulamin sklepu, szablon. Zoptymalizowałem sobie wideo pod, pod taką frazę: jak napisać chyba regulamin sklepu internetowego? Masa osób to wpisuje, no bo zanim wiesz, ktoś pójdzie do prawnika, wyda kasę. To najpierw szuka darmowy generator. I też trafiają ludzie na taki film. A ten film polega tylko na tym, że ja tam po prostu mówię: Chcesz szablon sklepu, regulaminu? Link jest w opisie, i też zostawiają maile tak. i, w, i wpadają, tak? Więc no, to jest kwestia kreatywności. Metod, bo, tak, tych metod naprawdę tu jest mnóstwo, absolutnie mnóstwo, i tutaj jakby każdy musi sobie usiąść, wziąć kartkę papieru, zastanowić się, i wypisać sobie, jeżeli pomyślisz chwilę, na pewno znajdziesz spokojnie 5, 10, 15, 20 różnych rzeczy. Pewnie później podasz sobie chwilę czasu, 2-3 dni na przemyślenie, to tam połowa z tego odpadnie, no ale dużo Ci zostanie i możesz spokojnie zacząć działać. Tutaj każdy, każdy musi trochę ruszyć głową i, i z pewnością jest w stanie wymyśleć masę takich rzeczy. Tak, tylko też z tą świadomością, że tak jak powiedziałeś, wypisać sobie te, te, te rzeczy tylko żeby nie nastawiać się, czy nastawiać się, zdać sobie sprawę, że to, co sobie napiszecie, to nie będzie tak naprawdę wersja finalna, bo to życie Wam pokaże, co działa, co nie, yy, co, skupić się na tym, co działa, to, co nie działa, po prostu wyciąć i dalej kminić. Tak? Kwestia po prostu ruszenia, bo to, tak jak mówiliśmy, tu mentalnie ludzie mają z tym problem. Po prostu ruszyć, zrobić, na, napisać sobie pro, prostego, tak jak mówię, lead magnetik na stronkę, jakoś checklistę, yy, najczęściej właśnie... Yy, Życie klienci sami podsyłają. Jakie, pytań, jakie pytania najczęściej od Was, jakie najczęściej pytania od swoich klientów? To są na, na, najlepsze pomysły yy, na, na, na taki ma, magnet, na taką checklistę, i już już macie właśnie yy, kontakcie. I fajną rzecz powiedziałeś, żeby traktować później kontakty dość yy, indywidualnie, personalnie, tak, żeby nie wysyłać, tak jak mówisz, na, na hura do wszystkich ten sam e-mail, tylko. Ja też y, polecam taką aplikację do nagrywania ekranu. a Czy tych aplikacji jest dużo? Weźmy Loom, jest taka darmowa, gdzie nagrywam y, ekran, pokazuje stronę klienta, co tam jest spierdzielone, albo co, co, co jest do poprawy w social mediach. I ten klient też widzi, że też czuje taką potrzebę, jak to Cialdini mówi, y, chęć odzajemienia się, że ja poświęciłem czas jemu, to mnie nie zleje, chociażby ze względu na to, że zobaczył, że ten czas mu poświęciliśmy. nie? Lepiej wysłać 10 takich maili. Y, z takim pięciominutowym wideo, niż wysłać tysiąc maili takich bez Na Paweł? No. Na pałe tak, dokładnie. Jeszcze, Dawid, do ciebie pytanie tutaj ostatnie bo wspomniałeś też, rozmawialiśmy o kontencie w social media, o wideo. Natomiast ty mówisz, że blog, tak? Jak bo część osób mówi, że teraz właśnie te AI, chat GPT, SEO umiera, blogi, więc czy dalej widzisz, że dużo osób na wasz formularz zapisuje się właśnie spisów na blogu, tak? Jeśli już, to w jaki Ile tego kontentu wy produkujecie na blogowego, tak? Takie porady na początek. Wiesz co, my, my jakby. Hmm, znaczy żeby to odpowiedzieć tak składnie. Yy, ciężko stwierdzić, yy, jak to dalej będzie wyglądało. Faktycznie na pewno AI dużo, dużo namiesza i to, co możemy powiedzieć, to że się zmieni, ale jak się zmieni, w którą stronę się zmieni, to. Podejrzewam, że niewiele osób na świecie wie, mimo że dużo ludzi mówi, że, że wie, ale to, to wiesz, to tak jak z kryzysem. Są ludzie, którzy tak od 10 sięda. lat mówią, że będzie kryzys i w końcu trafią, nie? więc yy, no, tak samo tutaj. Yy, yy, zobaczymy, jak będzie. Na ten moment wszystko działa. No, na, pewno, na pewno na pewno, ten to, co to będzie, się, będzie się zmieniało, będzie ewoluowało. I nie, nie, nie pamiętam dokładnych statystyk, nie przytoczę, ale my produkujemy obecnie chyba jeden do dwóch artykułów dzia, biorę, dziennie, tygodniowo. Przy czym to nie są artykuły pisane na pałę. tak? To nie jest tak, że my wpuścimy każdy artykuł na naszą stronę, bo mamy pewne zasady, tak? Czyli po pierwsze, to muszą być artykuły, które wyczerpują temat. To muszą być artykuły powiązane z SEO lub mówiące o tym, jak my coś robimy w firmie. tak? Czyli nie piszemy bzdurnych artykułów na tematy, które w sensie, że one nam nic nie dadzą. W sensie, moglibyśmy sobie znaleźć spokojnie, nie wiem, 100 różnych fraz, na które moglibyśmy od czapy ściągnąć ruch, tylko później z tym ruchem nic nie zrobimy, bo to nie, to nie będą nasze lidy. Więc mamy jakąś tam selekcję tego, co, co piszemy, mamy jakieś zasady, które sobie ustaliliśmy. U nas w tworzeniu kontentu. Jakby uczestniczy cała firma. W sensie takim, że specjalistki SEO też jakby uczestniczą w tworzeniu kontentu na właśnie nasze, nasze kanały. I niekoniecznie w taki sposób, że to oni piszą artykuł. Bo dobry copywriter lepiej napisze od nich, ale oni muszą wymyślić temat, muszą mu rozpisać, o czym on ma napisać. I wtedy taka rozpiska trafia do, trafia do naszego jednego z naszych bo akurat jest to u nas Adam. Jest to, jedy, jest to osoba, która odpowiada za to, żeby te nasze artykuły były spójne, on je pisze w imieniu większości osób, a my tak naprawdę tylko je rozpisujemy, tak? I to też jest pewien proces, do którego musieliśmy dojrzeć, musieliśmy go sobie rozpisać. To jeden pisze w taki sposób, drugi pisze w taki inaczej. Jeden, no każdy ma jakiś styl, tak? Jeden pisze długie artykuły, drugi króciutkie, no to, nie, to się nie trzyma kupy, później to wygląda jak, jak, jak nie wiadomo co. A jeżeli, ale jeżeli sprocesujesz to, zastanowisz się, jak to ułożyć, no to dojdziesz, znajdziesz jakąś metodę, że to wszystko jest powtarzalne, jest to spójne, tak? To jest bardzo ważne. Jak wejdziesz na naszego bloga, to zobaczysz, że tam artykuły są bardzo, bardzo spójne, one są pisane w pod... W podobnym języku, są spójne z nową komunikacją marketingową. Ilustracje do tych artykułów też nie są przypadkowe. One są wszystkie spójne Aha. i jakby to wszystko ma znaczenie. No plus to, że właśnie nie piszemy artykułów na tematy, które nic nam nie dadzą, oprócz tego, że będą nam pompować statystyki, bo moglibyśmy pisać artykuły, nie wiem, o aczach, na przykład, tak? Ale my nie robimy aców i nie chcemy robić Aców i nigdy nie będziemy robić aców i jak na, na, na się ktoś zgłosi na acy, to my nic z nim nie zrobimy, więc nie potrzebujemy mieć widoczności na tego typu frazy, więc ich nie pompujemy, tak? Więc nie robimy tego typu artykułów, więc no, to jest dość, dość istotne. Ja bym do tego podchodził, podchodził w, w ten sposób czyli znowu trzeba usiąść, zastanowić się, rozpisać i zacząć działać. U nas też chwilę to zajęło. A jeżeli chodzi o częstotliwość, to, to znowu wracamy do tego. Lepiej zrobić jeden porządny, niż kurde pięć pisanych, wiesz, takiego lać wodę i coś, co, co, nic, nie, co nic nie wniesie. U nas chyba jest to dwa artykuły tygodniowo w tej chwili, przy czym no, zaangażowanych jest to sumarycznie z... Nie wiem, 15 do 20 osób, więc wiesz, jak, jak to zaangażowanie przełożysz na jednostkę, to, to wychodzi, że to jest raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca, nie? więc nie jest to też jakoś mocno obciążające. No dokładnie. Także jeśli chcecie wiedzieć na temat pozycjonowania, to także blog tutaj Dawida i jego kolegów polecamy w opisie tego I filmu. I, i, tak, I koleżanek, nie umieszczając tutaj roli koleżanek. Nie zapominaj, bo będzie wojna zaraz. Dobra. Kolegów i koleżanek. Link w opisie do bloga. Ja Ci Dawid dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania do Dawida, to damy kontaktowe. Dane kontaktowe damy do Dawida w opisie, także można śmiało spoko. E, ja również... da... Tak, Dawid Ja jest... również chciałem podziękować za, za wizytę. Zawsze miło mi u Ciebie być. Miło mi coś powiedzieć. Mam nadzieję, że komuś coś się przyda. Dzięki Dawid. Do, na, do następnego. Mam nadzieję. Hej. Dzięki. Trzymaj się na razie. Hej.